Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie... Partię, którą dzisiaj przedstawię, grał nasz polski arcymistrz z irańskim arcymistrzem w Pucharze Świata i ta partia zadecydowała o awansie do 1.8. finału Pucharu Świata, czyli najlepszej szesnastce na świecie. Ten turniej jest bardzo prestiżowy, gdyż zwycięzca Pucharu Świata ma możliwość zagrania w turnieju pretendentów, gdzie potem mamy przepustkę do udziału w turnieju o Mistrzostwo Świata. To znaczy turnieju czyli w zasadzie meczu z aktualnym mistrzem świata. W tym wypadku Magnus Carlsen spotka się na jesieni z Janem, Niep Janem Niepomiaci. W każdym razie droga jest bardzo trudna i e, daleka. Ale powolutku trzeba się próbować wspinać i walczyć o swoje. Zapraszam serdecznie do analizy partii. Pierwsza partia, tutaj Janka z irańskim arcymistrzem Idanim, zakończyła się remisem. Jest to druga partia, tutaj Janek gra kolorem czarnym, E4. Tym ruchem się rozpoczęło. E5, skoczek F3, skoczek F6. I tutaj mi się nasuwa taka myśl, że Janek zagrywa partię rosyjską. Jestem ciekawy, czy to jest taka taktyczna. Zagrywka na uzyskanie wyrównania i ewentualnego remisu do prowadzenia do dogrywki. Czy też chcę spróbować przeciwnika jakoś zaskoczyć? Generalnie myślę, że te symetryczne pozycje częściej kończą się mimo wszystko remisami. Białe zbiły po prostu pionka, tutaj w rosyjskiej gramy od razu D6 z atakiem na skoczka. Ten skoczek oczywiście ucieka na to samo miejsce i wtedy zbijamy sobie na E4. Tutaj nie boimy się absolutnie zagrania Hetmanem na E2, gdyż Hetman zagrywa na E7 i wszystko. Jest w porządku. D4 najczęściej grywają właśnie białe i. Pionek sobie idzie z powrotem na D5, znaczy nie z powrotem, tylko właśnie z D6 na D5. broniąc skoczka, no i tak naprawdę skoczek jest w centrum, tu, a tu bardzo łatwo wyprowadzać dalsze figury. Goniec zagrywa na D3, goniec zagrywa na F5. Rozwój figur oczywiście jest ważny. Roszada ze strony tutaj przeciwnika Janka, goniec E7. Bardzo ładny ruch, zresztą dla osób początkujących: zobaczcie, że wyprowadzamy sobie gońca i Jednocześnie przesłoniamy linię. To jest dosyć istotna sprawa, dlatego też tutaj wieża zagrywa na jeden, i już mamy generalnie spokój. Król może sobie zrobić spokojnie roszadę. Skoczek zagrywa na D2, zobaczcie, podparcie. Atakowanie tutaj tego centrum, tego skoczka w centrum. I teraz Janek zagrywa sobie bardzo ładne posunięcie. Myślę, że można sobie spróbować zgadnąć ten ruch, znaczy wydumać jak tutaj sobie można by było zagrać i jest to posunięcie, moi drodzy, skoczek na D6, wycofujemy skoczkę z bardzo ładnym z bardzo ładną obroną gońca no i tutaj skoczek zagrywa na F1 oczywiście bicie nie jest obowiązkowe jakbyśmy wybili, no to skoczek z wiadomo wybija na F5, stoi bardzo dobrze goniec teraz wybił na D3 Hetman bije na D3 C6 zawsze podparcie centrum jest dobrym pomysłem i skoczek G3 i moi drodzy teraz zwróćmy uwagę na to, że mamy tutaj gońca tego samego koloru i e, czy czarne tu nie mają tak strategicznie nieco lepiej Znaczy, ja to zawsze tak zaznaczam, że jak pionki stoją na białym kolorze e, to goniec czarnopolowy ma szansę tutaj między nimi fajnie sobie hasać i ewentualnie atakować tego pionka Aczkolwiek ta pozycja, żeby nas nie zmyliła, absolutnie ona jest równa. Tutaj się nic złego nie dzieje. No widzimy, że białe też nie szarpnęły w debiucie jakimś ostrzejszym wariantem czy debiutem. Tylko tak dosyć zachowawczo. Tutaj sobie panowie grają. Skoczek zagrał na A6. Skoczek na bandzie niby stoi źle, ale on się zawsze tutaj może. Przerzucić na C7. To chodzi o złapanie dobrego pola. Ze skoczkami właśnie jest tak, że e, gramy sobie na jakieś miejsce, żeby odskoczyć na lepsze miejsce. Nie zawsze pierwszy ruch skoczkiem musi być jakiś. E, Teoretycznie dobry. No bo teoretycznie ten skoczek na d7 byłby lepszy, no ale jak już mówiłem, skoczek może się przerzucić na fajniejszą placówkę i tam sobie podziałać. B3 ze strony białych. No takie dziwne posunięcie z jednej strony. Nie rozumiem tego ruchu za bardzo. Ja bym w każdym razie tak nie zagrał, bym wyprowadził sobie gdzieś tam gońca, no ale ja nie jestem arcymistrzem. Może tutaj c4 jest planowane. Wieża zagrywa sobie na e8, czyli widzimy, że Janek sobie wyczekuje, gra sobie solidne, spokojne posunięcia. koniec d2 Skoczek c7, przerzucamy i właśnie jest ruch c4. Po tym posunięciu goniec zagrał na f6. Zobaczcie, bardzo ładnie ten goniec tutaj stoi, broni przede wszystkim pola e5. No i tutaj patrzy sobie w piona. Tak normalnie sobie tutaj panowie grają. Goniec zagrał na a5. No i ten ruch, taki wydaje mi się nieco podejrzany, bo... Rzadko się widuje, gdzie tam goniec sobie chce atakować skoczka. Może chce zbić skoczka, jasne takie są zapewne plany. Ten skoczek tutaj w centrum mógłby stanąć świetnie, e, jeżeli byłoby wybicie. No ale tutaj białe mają plan, żeby zbić. No ale tu jest od razu B6. Potraktowany goniec tutaj jest mocno. Goniec zagrywa na C3 i zobaczcie, który goniec jest, no, może ciężko powiedzieć, aktywniejszy. No ale widzimy, że ten goniec jest nieco gorszy od tego. Tak minimalnie, oczywiście. bo Strzela w swojego piona. Taka mała różnica. I teraz Janek przystępuje do konkretnych działań, co mi się bardzo podoba. Mianowicie bicie na C4. Pionek wybił i teraz e, spróbujmy znaleźć posunięcie takie nieco e, strategiczne, można powiedzieć. Niezwykle mi się ten ruch podoba. Kojarzy mi się on troszeczkę z e, obrony skandynawskiej. Także, wielorakość debiutów, które znamy, które partie analizujemy z różnych debiutów, pozwala nam zapamiętać pewne schematy. To jest dosyć istotne w szachach, więc polecam do polecam analizować dużo partii przede wszystkim, jak chcemy grać w szachy lepiej. Moi drodzy, ten ruch to B5. O co w tym posunięciu chodzi? Zobaczcie, pionek stoi na białym polu i jeszcze bardziej przytwierdza tego gońca nieco na czarnym polu. No i. Przede wszystkim skoczek chciałbym tutaj mieć bardzo ładne pole na d5, dlatego chcemy osłabić pionka. Jak e, grają białe? Mianowicie wymiana tutaj wieży i skoczek z d 8 No i wydawałoby się, że skoczek wrócił na 8, jest zły, ale nie zawsze można mieć dobre figury w, w każdym momencie partii, e, od początku do końca, absolutnie nie. E, tu jest wszystko ok i teraz białe wybiły i teraz pytanie, czym wybić? Czy pionkiem, czy skoczkiem. Powiem Wam, że na pierwszy rzut oka wydawało mi się, że pionkiem jest biciem dobrym, znaczy to nie jest y, złe bicie, absolutnie. Y, tutaj silniki podpowiadają, że to jest y, dobry ruch, znaczy, dobry ruch, normalny, powiedzmy. No ale kwestia tego, właśnie, czy te dwa pionki są w stanie tutaj zaszkodzić na skrzydle, a ten izolowany nie stanie się jakąś mocą y, tutaj przewodnią y, białych, y, ewentualnie go spróbować można zablokować. No ale Janek wybił skoczkiem. Generalnie to y, również ciekawe zagranie. To jest kwestia gustu, jak tam byśmy chcieli zagrać, ale ten skoczek wydaje mi się, że jest nieco lepszy z tego względu, że od razu bezpośrednio tutaj jest atakowane y, centrum i figurę a Hetman z d8 oczywiście na, na d5 jest w stanie tutaj ładnie to przeblokować, no i tak, taka jest końcówka powiedzmy, no czy to jest końcu, no końcówka chyba, czy gra środkowa, ciężko powiedzieć w którym momencie to się zaczyna kiedy kończy i w każdym razie myślę, że Czarnymi, tutaj nie ma żadnej krzywdy, jest pozycja chyba w porządku. Wieża zagrywa na C1. No, białe bardzo chętnie oddadzą gońca. Tutaj Hetman zagrywa na D5 i Janka, figury zaczynają się poprawiać. Z... Tutaj pionek zagrał na A4 i od razu zostało wymienione, no bo. Co robić innego? Oczywiście można próbować manewrować, tam gdzieś skakiwać, tylko pytanie: Czy ten skoczek y, zda jakąś tutaj. Y, czy ten skoczek będzie po prostu aktywny, czy on tutaj coś podziała? No, Janek wybił, po prostu wybił. Hetman wybił na C3 i widzimy te wymiany na pewno byłyby dla białych korzystne. Ale jest wieża C8. No, bronić, pionka należy. H3 widzimy arcymistrzowskie podejście do sytuacji, czyli ruch wyczekujący. Lufcik, na wszelki wypadek tutaj zawsze król ucieka. I Janek zagrywa G6. Zobaczcie, że to też jest spokojne zagranie. Wyczekujące, bo chciałoby się na przykład. Zagrać od razu na przykład skoczkiem na d6, żeby ten skoczek miał aktywność, ale g6 zawsze daje jakąś tam możliwość furtki. Hetman b4, król g7, skoczek się przerzuca na e2. Możliwe, że na f4 chce zagrać, może na c3. Hetman zagrywa na e4, i tutaj bardzo ładne posunięcie podoba mi się z tego względu, że zostaje zrobione związanie. I czasami następuje taki ruch jak C5, bardzo niebezpieczne posunięcie. Tutaj skoczek na C3 i Hetman F4. Ja myślę, że Hetman znalazł bardzo dobrą placówkę i Janek tu się czuje dosyć pewnie. Hetman może czasami pomóc wieży, wieży zagrać na B8. Ta wieża może wejść fajnie do gry za chwilę na B2. Dużo możliwości się pojawia. Mimo równej pozycji, to myślę, że. Jak grają ludzie, no to nie widać tego aż tak bardzo, że to jest tak równo. Oczywiście, wszystko jest równo w materiale, ale pozycja jest już troszkę inna. Wieża zagrywa na E1. No, i teraz moi drodzy, właśnie Janek zagrywa bardzo ładne posunięcie. Można sobie materiał na chwilę zatrzymać, spróbować znaleźć tę opcję. Mianowicie, jest to ruch C5. To, co już przed chwilą mówiłem, bardzo ładne posunięcie. Z tego względu, że bazujemy na związaniu tutaj. Pionek nie może się absolutnie ruszyć nigdzie. No, D5 oczywiście, że nie można. No i przede wszystkim, też jest związanie na C3. Na skoczku, mimo wszystko, bo ta wieża jeszcze tam też spogląda. Czyli już pozycja robi się nieco podejrzana. Ale białe grają dobrze. Tutaj Hetman zagrał na B7. Ucieka z tego związania bezpośrednio atakując tę wieżę. No i teraz Hetman B8. Bardzo ładny ruch. Próba wymiany Hetmanów bazując cały czas tutaj na tym związaniu na skoczku. No i teraz moi drodzy, przeciwnik Janka zagrał Hetmanem na A6, i nie jest to najlepsze posunięcie. Nie jest to najlepsze posunięcie, za chwilę powiem dlaczego. Sprawdźmy alternatywę, jaką tutaj biały mogłyby zastosować. Myślę, że w fajnym fajną opcją, żeby tutaj zremisować te pozycje byłoby zagranie wieżą na B1 czyli szukanie takiej aktywnej gry po wybiciu w tym momencie pionek wybija na D4 ciężko się pogodzić trochę z tą decyzją, że tutaj pionek właśnie za darmo został oddany lecz jest kolejna sekwencja ruchów mianowicie skoczek E4 skoczki nie puszczą tego piona tak łatwo a ten skoczek nie ma gry i to jest ten plus dla białych, żeby te pozycje wybronić. I na przykład, oczywiście można by było zagrać na przykład A6 i próbować te pozycje wygrywać, jak najbardziej. Ja nie mówię, że nie, tutaj czarne mają szansę. No a na przykład, moi drodzy, powierza C1, co się tak narzuca nieco, król H2 i na przykład uciekamy pionem. Tutaj wieża by zagrała na D7 i w zasadzie nie widać opcji, jak te pozycje Czarnymi można by wygrywać, no bo chcemy wziąć piona. Na przykład, jak wieża by zagrała na C4, no to mamy tutaj proste wybicie: skoczek bije czy król, i wybijamy wieżą. No i chyba trzeba podpisać podział punktu. Moi drodzy, w partii Hetman zagrał na A6, jednak i Janek to zaczyna wykorzystywać. Skoczek z tempem wchodzi do gry. Hetman wrócił na D3 i wieża D8. I cały czas bazujemy na kolejnym związaniu. Wieża B1 dał tutaj wieża B1 dała szacha Hetmanowi i Hetman chowa się do rogu. Hetman z rogu też ma fajne opcje, mimo wszystko. Skoczek E2. No takie już pasywne bronienie tutaj tego piona, ale jest skoczek E6 i zobaczcie, że skoczek z E8 piękną drogę wykonał na E6 i już te figury stoją według mnie wyśmienicie. Bazując jeszcze na tym związaniu, ta partia. No, musi być wygrana. Znaczy, to się tak łatwo oczywiście mówi na poziomie amatorskim, e, no to nie jest jeszcze tak łatwo. Na poziomie arcymistrzowskim arcymistrzowie już widzą, już czują tutaj praktycznie punkt. E, no i w tej sytuacji poskoczek E6 pionek zagrał na D5. No i Hetman wybił tego pionka. No bo, dlaczego by nie wymienić? Mamy piona więcej. Zobaczcie, że w tej sytuacji właśnie nastąpiło. E, jest czysty pion, i ten pion ma szansę tutaj do pola przemiany. I co grać białymi. No wieża zagrała na C1, zobaczcie widzimy już taką, e, ja po ruchach już zauważam taką małą rezygnację białych w tej sytuacji, no bo e, nie jest to aktywne posunięcie, po prostu zatrzymuje nieco piona. Wieża zagrała z kolei na D3, może sobie na to pozwolić, zobaczcie skoczek pięknie broni. No w ogóle, te figury stoją fantastycznie. Skoczek na g3, no i widzicie, ten skoczek się tutaj nalatał z e2 na c3, na e2 na g3. Wieża zagrała na a3 w tym momencie, wieża c4 broni piona, ale bardzo ładne dwa ruchy spowodują, że tego pionka można zdobyć. Jak to zrobić? Mianowicie, goniec na c3 z planem goniec b4. Tak się też dzieje w partii. Skoczek zagrał na e4, goniec na b4. Zobaczcie, ten pionek już nam nie ucieknie. Skoczek E5. No i teraz Janek oczywiście może od razu wybić. No, myślę, że nie jest. A zaraz, moi drodzy, czekajcie, sprawdźmy. Tak, można wybić. Ja tutaj się upełniam, przepraszam, najmocniej. Chodzi mi o to, że Janek wtrącił posunięcie F5, co jest oczywiście jak najbardziej dobrym ruchem. W tym momencie skoczek na D6 i teraz można zbić spokojnie wieża 4. Wcześniej też można było, bo wieża zawsze na A1, tutaj odskakuje i daje szacha. Skoczek zagrywa na B7 za takiem na pionka, no ale właśnie wspomniany szach robi robotę i wieża zagrywa na D1. Wszystko się broni, dwa pionki więcej, aktywne figury. Skoczek zagrywa na C6, próba jakiegoś uproszczenia. No i goniec na E1 z, prostym, z prostą opcją wzięcia piona F4. Moi drodzy, wieża D3 zagrywa Janek, po czym białe się poddały. No, i słusznie, tak naprawdę, bo kompletnie nie ma co grać. Jest y, bardzo y, no, wielka groźba. Goniec G3 z opcją Mata. Jeżeli na przykład wieża by zagrała na C1, żeby bronić jedynki, no to Goniec oczywiście zagrywa, król G1 y, i zbijamy trzeciego pionka z atakiem na wieżę. No wszystko tutaj w zasadzie już wygrywa na tym poziomie. Y, gratulujemy Jankowi awansu do najlepszej szesnastki na świecie. A... No i serdecznie Wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć.